Witam wszystkich. Dzisiaj będzie naprawdę mega, mega fajny filmik. Powiem wam, że ostatnio jak byłem właśnie w sklepie Axel elektronicznym we Wrocławiu na Dworcowej, kupowałem oczywiście do tej stacji, która jest uszkodzona, elementy elektroniczne. Powiem wam coś takiego. Rozmawiając z tym panem, który tam sprzedaje, na ladzie leżał sobie tak o worek. Rozmawiam z tym panem, rozmawiam, tak się patrzę na ten worek. I tak mówię do niego, a co to jest? On mówi do mnie 5 zł. Ja, chyba pan żartuje. On mówi, no 5 zł. Mówię, dawaj pan, kurde, od razu biorę to, kurde. Taki byłem normalnie happy. Ja pierdzielę się pytam do niego, czy to jest, są ze sklepu jakieś takie, te tutaj elementy. On mówi, tak, nie? Już tam nie wnikałem, czy to po prostu była jakaś inwentaryzacja, czy może, nie wiem, walało im się to w sklepie i spakowali do jednego worka i chcieli po prostu sprzedać, nie? Za 5 zł, no to jest spory worek elementów. On trochę waży i powiem wam, specjalnie sobie tutaj wziąłem wagę, żeby sprawdzić z wami, bo ja nawet tego jeszcze nie ważyłem. Ile to waży? Za 5 zł, uwaga, kilo 105 gram. Nieźle, nie? Kilogram różnych części. I teraz postaram się z wami tutaj razem to odpakować, powyciągać i zobaczyć, co w tym worku jest. A powiem wam, że jak tak sobie przeglądałem na razie tylko przez to, co widać tutaj, to jest naprawdę no, tyle elementów różnych, kondensatory, jakieś płytki, no, gniazda, potencjometry, układy scalone. No mnóstwo tego jest, naprawdę. Nie wiem, co jeszcze kryje tam w środku. To wszystko, ten woreczek, ale jest mnóstwo elementów. I do tego celu sobie przygotowałem już oczywiście takie pudełko, do którego to potem wszystko wrzucę, bo będzie tego bardzo dużo. No, zresztą, co, zaczynamy? Powiem wam tak, jakby ktoś był chętny, jakby coś wylukał ciekawego, co by było mu potrzebne do jakiegoś tam projektu, to piszcie śmiało w komentarzu, to jakoś myślę, że tam się dogadamy. Ja bym chciał, wiecie co? Żeby był tutaj rezystor o mocy 1 W 470 ohmów. Jak tu by był, to by było zarąbiście, nie musiałbym nawet jeździć tam po niedzieli do sklepu, kupywać tych rezystorów. Dobra, rozpakujemy ten worek. Ja naprawdę, uwierzcie mi, ale byłem tak podekscytowany, jak to kupiłem. Już normalnie chciałem to rozwalić wcześniej, ale sobie myślę, nie, nakręcę ten filmik na spokojnie, jak już porobię sobie tam parę innych rzeczy i powiem wam, już mi tutaj pierwsza jakaś część wypadła. To jest chyba od jakiegoś przewodu. Gniazdo ucięte jest, jak widać. Tak, to jest jakieś gniazdo. Patrzę się, jak to jest zrobione, ale dobra. No to co? Wyrzucamy te elementy, aż nie kuję w rękę tutaj. Co to jest? Jakieś niepotrzebne plastikowe. Patrzcie się. Dwupozycyjny. Nie wiem, co to jest. Na pewno dwupozycyjny. Piszę. 3A. Jakiś taki. Co to może być? Potencjometr jakiś dziwny. Bo tu widzę, że jest do kręcenia na górze. No, zapowiada się generalnie grubo. Powiem wam, że. Dobra, nie cackam się z tym. Aż chyba nie wiem, czy będzie miejsce, żeby to wysypać wszystko tutaj. Tego jest naprawdę mnóstwo. Dobra, to będzie góra. Mam nadzieję tylko, żeby nie chcę, żeby mi pospadało gdzieś poza biurko. Ja pierdzielę. Już mi jakiś jeden element na nogi wypadł. A nie, sprężynka. Wow. Do kabla. Na przykład gitarowego. Słuchajcie. Tu jakaś obudowa. B44036. Jakaś obudowa do czegoś.
Lubić gniazda, słuchawko, wejście na słuchawki i to wygląda, wiecie, jak co? Jak to gniazdo, które jest w padzie PS4. Ale to nie jest to, bo też jest na słuchawkę, na jacka, czy co to jest? Nie wiem. Jakaś taka obudowa. Do czegoś tam. Dobra, ona i tak mi nie będzie potrzebna. Ja pindole. Patrzcie się, jakiś układ w ogóle. To są nowe części Winbond. Kość Winbonda. Winbond W7, coś tam, coś tam, coś tam. Patrzcie, jak to wygląda. No nie, no sztos jest. Dobra, ja sobie będę odkładał do pudełka te części. Tu oczywiście To co, chyba filmik będzie troszeczkę trwał, zanim to przewertuję. Kondensatory jakieś, kurcze. Omron Made in Malaysia 24 VDC. Cóż to może być? Pokażę wam. Omron Made in Malaysia GR 224 VDC. Czynny na jakiś zasilacz. 120 V AC. Aha, czyli to jest jakby zmienia z AC na 24 DC. Tak to rozumiem. I mamy nawet opis nóżek. Jeden. Co to? Dlaczego to nie nawet jest? 250 V, 5 A. To może być ciekawe. Bardzo ciekawe to może być urządzonko. Element, znaczy się. Tu jakiś mamy, kurczę, ten. Chyba kondensator to jest. Albo jakiś rezystor. No nie, no mega, mega, mega. Patrzcie, nawet wtyczka jest. Uwalona. Dobra, spoko. Lecimy dalej. Jakaś płytka od czegoś. Widzę, że tutaj chyba ktoś odlutował sobie kondensator, ale zostały diody i dwa ceramiczne kondensatory. Dioda tutaj jest. O, już nie doczytam się za bardzo. Nie będę tracił czasu. Oh my god, jakiś kondensator 330 na 200 V. Zobaczcie. Wygląda ok. Płytka ułamana. No pięknie, pięknie. To nie wiem, co to jest. To jakiegoś tego. Mam nadzieję, że dotrwacie, bo to może być długie. Uuu, jakiś mamy ten. Transformatorek malutki. O znaczeniach tutaj 15 500 Hikal. Z drugiej strony nic nie ma. Też kurde, nie no, czad. Następny transformator 15 513 00. Dobre. Co my tu mamy? To nie wiem, co to jest. Wygląda jak jakaś czujka. Wygląda jak jakaś czujka, ale co to może być? Termopara jakaś? Nie wiem, nie wiem. Dwa, trzy kable są. Brązowy, czarny, niebieski. Czy ktoś może powiedzieć, co to może być? Genialne. Tutaj znowu jakiś kabel. Od tego samego nawet. Czegoś tam było. Widać, że było. Patrzcie się. Kondensatory. Nówki. Nawet na tym. Wiecie, co zrobimy? Przetestujemy sobie na tym mierniku RLC. Ja będę odkładał takie kondensatory i różne rzeczy. A na razie postaram się pokazywać wam takie jakieś większe elementy. Co tu jest? MZHDC 23,5 V. Wiecie, co to mogą być ciekawe elementy do konwertowania właśnie takiego napięcia stałego na zmienne? Tutaj nie ma żadnego opisu na tym. Serio? Nic nie ma. Nie wiem, co to jest. Totalnie. Tu też nie ma. To samo. Znowu Winbond. Następna jakaś kość Winbonda.
Ja pindole. Dobra, płytka jakaś. To nie wiem co to jest. Jakaś była sobie płytka z elementami. Kalk z Hutz. Znowu to samo, trzecia już taka sama. Co my tu mamy? Jakieś gniazdo w ogóle. Chyba otworzę sklep z częściami. Mini sklep. No to by było dobre, takie mini sklepy do użytkowników, do których moglibyście sobie podejść i szybko coś tam kupić. Czujecie taką mapkę napisać? Kurde, teraz taką mam myśl głupią. Ja nieraz mam głupie myślę, dobra, nie myślę o tym, bo chcę wam tylko pokazać te elementy wszystkie. Tu też może być 250 V, 3 V DC. Kurde, no. Nie no, pobawiłbym się w jakieś takie różne zastosowania. O kurcze, co my tu mamy? Jakieś ten, układy. Nie wiem, czy to będzie widać. Trzy nóżki są. Czy to są tranzystory, czy... Czy co to może być? Jakieś chyba tranzystory. To na bok sobie takie lepsze poustawiamy. Tutaj co my mamy? O proszę, jakiś przełącznik. Przełączniczek na płytce, też płytka ułamana. Następny jakiś kurde. 23,5 V. 250 V. 5 A. Słuchajcie, czy takie coś można by zastosować do stacji Hot Air? Znaczy Hot Air do T12, 23,5 V, tam można 24 podpiąć na kolbę, 5 A. Bardzo ciekawe. Tylko nie wiem, czy takie coś samo wystarczyło podpiąć, czy jeszcze trzeba było coś tam dodawać. No ale tu jest 20, a tu już mamy 21,5 V. 75 A, 250 V. Jezu, to 75? 75, albo 5 A, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy 18 V DC. Tylko ciekawy jestem. Popatrzcie się. Takie ciekawe są elementy, które można by... Powiedzcie mi, jak takie coś podłączyć? Czy tutaj pod te dwie nóżki 220 i wtedy wychodzi nam tutaj, patrzcie się, ja wam to pokażę, i wtedy wychodzi mi 18 V na tym. Jak ktoś się zna, niech powie. Gniazdo słuchawkowe na 3,5 mm. No, może się przydać w jakimś projekcie. Może się przydać. Nawet żeby przerobić tak, żeby włączać jakiś tam przyciskiem. Następna Winbonda, kość. Tu już wiem skąd, ale tu jest lutowana do płytki. I tutaj mamy na tej płytce jeszcze też jakiś elemencik. Sobie siedzi. Popatrzcie się, następne są kondensatory. Ale kondensatorów takich tych. Tylko nie ma podanej wartości, to też sobie na bok odłożymy. Tu też są, tu są rezystory tym razem. Rezystorki. I one mają wartość, już wam mówię. 222. 222. Na nich piszę, wow. Jakiś znowu układ. Tych układów będzie sporo. Tutaj co widzę. Naprawdę mega dużo. Nie wiem, czy to mi złapie tutaj ostrość. Ale co na nim pisze? TFK U4056B. Dobra, tutaj sobie będę rzucał takie układy gdzieś na bok. Ja pierdzielę, układów jest sporo, sporo. Wiecie co? Ja te układy postaram się wypisać. O kurde, jaki duży.
Malta, wow. Patrzcie się. Ja te układy i wszystkie te takie kości Winbonda wam wypiszę pod filmikiem, bo tego tutaj jest mnóstwo. Następny transformator, gniazdo jakieś takie starodawne, kurde, jak w radiach były. No, to jest masakra. Tu te plastikowe elementy sobie usuniemy. Co my tu mamy? Jakiś magnes. Kawałek magnesiku. Też się przyda. Wszystkie te układziki, kurczę, ja pierdzielę. Nie, no, układów jest bardzo dużo. Potencjometr. To sobie. Patrzcie, tu są znowu jakieś tranzystory. Jakieś takie, kurde, te. Nie wiem, co to jest. No, łap to ostrość, dziadzie. Takie byczułki, kurde. Odłożę sobie to na bok. No, dużo jest tych pasków z tymi, co tu mamy. Znowu jakieś, kurde, nie wiem, albo tranzystory. Ja pierdzielę. Też tranzystory, albo diody. Układów jest mnóstwo. Aż kurczę, powiem wam, że tak kują w rękę. Ja je będę wyciągał. Ale tego jest od zarąbania. I to są nówki sztuki w ogóle, nawet nie mają nóżek lutowanych. Także powinny być sprawne generalnie. Bardzo dużo tych układów jest. Słuchajcie, zrobimy tak, może żeby ten filmik nie trwał wieczność, ja zrobię pauzę, sobie te układy wszystkie powrzucam do kartonu i potem będziemy dalej sobie patrzyli, co tam ciekawego piszczy w tym złomowisku. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Może pomożecie troszeczkę. Nie wiem, co to jest. Takie okrągłe, jakieś dziwne elementy. BC 139 05452. To wygląda jak takie tabletki. Co to jest w ogóle? Ani to magnes, ani nic. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem, co to jest. Także jak ktoś by wiedział, niech napisze, bo tego tutaj jest sporo, kurczę. I z czego to mogłoby być? Takie ten. Jeszcze raz pokażę. Na nich pisze właśnie coś. BC 139, BC 139, BC 139. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Dobra, ja robię segregację na razie. Dalej, jak widzicie, zostało mi mnóstwo rezystorów, kondensatorów, jakieś diody tutaj. Staram się wyławiać właśnie jeszcze te układy scalone, żeby je wrzucić na jedno miejsce, bo jest naprawdę ich sporo. I potem zobaczymy, co dalej. Nawet o, jest jakaś taka przejściówka antenowa. Z jednej strony otwór, z drugiej strony też otwór. Fajnie, fajnie. Dużo jest takich rzeczy. Także jak coś napiszcie, co to może być te takie tableteczki. Ja robię pauzę i dalej to segreguję i potem jak zrobię segregację, to wam pokażę mniej więcej, co i jak najbardziej ciekawa chyba tutaj to jest ta strona, gdzie są te kondensatory, jakieś tranzystory czy coś takiego. I potem sobie też to zobaczymy troszeczkę bliżej. O, następny układ. Widzicie, jak tak wyławiam, wyławiam. O, następny. Jeszcze już myślałem, że nie ma, one jeszcze się znajdują, te malutkie układy. Także pauza i dalej sobie to segreguję. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Ja sobie popakowałem wszystko do słoików, te różne części. Tutaj cały słoik jest tych takich dziwnych gniazd i tak dalej. Cały słoik tych układów scalonych. No i plus jeszcze tutaj, co widzicie, wszystko jest posegregowane na tam różne podzespoły, rezystory. Grube, duże, podejrzewam, że powyżej pół wata. Mnóstwo malutkich rezystorków, wszelakich. Tutaj są jakieś takie elementy, do których nie jestem pewny, co to jest. Czy to są jakieś termistory, czy coś w tym stylu. Diody Zenera, znalazło się trochę diody Zenera. Jakieś tam układy
Nie wiem, czy to są jakieś tranzystory, czy co. Mnóstwo też tutaj jest takich jakby nieporcelanowych, a może porcelanowe, co to są? Nie wiem, pokażę wam może jeden albo dwa. Coś takiego. Czy to są kondensatory, czy co? Ceramiczne, o, ceramiczne. Mnóstwo, znaczy mnóstwo, też sporo różnych potencjometrów, takich bardzo, bardzo starych. Nie wiem, do czego można używać takich potencjometrów. Tu jest 1 kilo akurat potencjometr. Tu są kondensatory elektrolityczne, które sobie po segregowałem, to znaczy rozdzieliłem. Diody. Diody, ale takie spore, grube. Podejrzewam, że to do jakichś zasilaczy by się nadawało. I na nich pisze. Coś takiego. Przez 1. Ja może przeczytam. SY320 przez 1 U5. I tutaj mamy następną. Pisze SY320 U5. Taka sama. 320 0, łamane przez 0,7 UN. To już była jakaś inna. I tu będzie SY320 łamane przez 1 U5. Jeszcze zostały dwie. SY320 łamane przez 1 U5. I ostatnia ta dioda taka duża. SY320 łamane przez 1 U5. To są te diody takie wielgachne. Rezystorki, diody, które świecą od dużych bardzo po małe. Taka dioda duża, zielona jakaś też, że ja wezmę w rękę, złapię kilka i sobie zobaczycie. Są też malutkie takie diody. Widzicie? Trochę tego jest. Posprawdzamy sobie, na pewno wiecie co, z wami sprawdzę te duże rezystory, czy nie będzie przypadkiem rezystora 470 ohmowego, który by pasował do tego, do tej stacji Hot Air. Jak będzie, to spróbuję wrutować i wtedy ten, zobaczymy, czy ta stacja ożywi się. Tutaj sprawdziłem już sobie. To są jakieś termistory, cały woreczek termistorów. Aha, jeszcze po prawej stronie bardzo ciekawe też rzeczy są. Chyba najbardziej cenne z tego, co mi się zdaje. Dziwne jakieś takie. Nie wiem, czy to tranzystory są, ale w takim opakowaniu jeszcze czegoś takiego nie widziałem. I tu pisze CMI BCA. Kurczę, żeby to złapało. O, jest. CMI BCA. BCA. Może przeczytam E08P. I to są takie 3, 4. Też jakieś takie. Ma to mam tranzystorki. 603 42F. Takie oznaczenie mają. A kolejne jakie mają? 603 0ZF. To już trochę inne jakieś. Tutaj jakie mają? 603-42F. Te mają 603-42F. 603-42F. O, dużo ich jest. 603-42F. I ostatnie dwa. 603-42F. No sporo, sporo. Kondensatory. Mnówki sztuki. Kondensatory to takie metalowych jakby beczkach i one mają 10. No, zresztą wam pokażę oznaczenie 50 V na 50 V. I tu mamy takie coś. Dobra, sprawdzimy sobie tym magicznym urządzeniem te rezystory.
Może ja najpierw zrobię takie coś. Włączę ten miernik, podłączę sobie tutaj jeden rezystor. Będziemy patrzeć po kolei, jakie wartości, czy są sprawne w ogóle. Pierwszy rezystor, sprawdzamy go. Uwaga. Testing. Patrzę, 470. 0,42 ohma. Ja pierdzielę. To prawie niewiele mniej. 420, odłożę sobie go na bok. Lecimy dalej. Może trafię na takiego 470. To by było super. Następny. Zero 41. O kurde. Bliziutko. Dobra. Teraz taki jakiś niebieski, duży. Dojrzewam, że. Ciekawy jestem, czy mógłbym tam rzucić tego z 420 zamiast 470. 0,54. Oma. O, to jest nawet kurczę ten. Sobie też go na bok odłożę. Chyba, że znajdzie mi się jakiś taki kurczę. Ale tu są chyba nawet mocniejsze niż. No może 1 watt, nie wiem. No są dosyć spore. Zero 41. Dosyć spore są z tą niebieską. Tu też będzie 0,41. To jest taki sam kod, oznaczenie paska. Tu też jest taki sam. Tu też jest taki sam. No i ostatniego jeszcze tak dla ciekawości, ale też będzie 0,40 chyba 1. To jest to samo oznaczenie koda paskowego na tym rezystorze. Albo 0,31, albo 0,42. No, 0,42 i 420 ohmów. 420, a ja potrzebuję tam 470. I teraz co tu zrobić, cholera? Dobra, mierzymy sobie inne. Ciekawe, ile ten pokaże. 99,1. 99,1. Nie, taki mi nie będzie na pewno pasował do tego miernika, znaczy do tej stacji. Zarąbiste to jest urządzenie. Coś pięknego. 99,5 oma. A chyba coś mi się zdaje, że. Nie, to tamte były jeszcze mniejsze. O kurde. Ten to już jest spory. 47 chyba. Kilo. Lecimy następne. To powiem wam, że małe są te niektórych tych rezystorów wartości 0,42 395. No trochę ten miernik RLC tak pokazuje do dupy. Nie pokazuje takiej tej wartości. Tu nie wiem, to już będzie 3,955 ohma. Jak mam to zczytać? 3,9 ohma? Już nie pamiętam, jak to się. Mogłem wykorzystać też aplikację do wprowadzania. 4, 7, 6, 9 kilo. Chociaż mogę miernikiem jeszcze sobie posprawdzać. No zaraz zrobię porównanie z takim, co ma 4, co pokazuje tak dziwnie tutaj. 4, 6, 8, 1. A jeszcze raz zobaczymy. Patrzcie. 4, 6, 8, 1 kilo. A miernikiem, jak zmierzę go normalnie,
multimetrem. Stawię sobie na 600 kilo. Do jednej i do drugiej. 60 kilo dam. 6 kilo. No co on mi nie pokazuje? 600. Dziwne. No wy tego też nie widzicie, ale ja mam. Czyli to w me, w milionach idzie. 3 miliony. I spada. No powiem wam, że tak 1,98. 1,8 miliona. Ale ciągle spada. Czyli nie wiem, czy on jest dobry, czy uszkodzony. No zobaczę sobie następny. 3, 2, 6, 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 1. Ciągle spada. 1,8 mega ohma, 1,7. Dziwnie. Dziwnie to pokazuje. A wezmę sobie jeszcze na chwilę tego, co mierzyłem wcześniej. 0,5 ohma. Nie, to ok, pokazuje. 0,5 ohma. Ale dlaczego na tych tak mocno spada? 6, dam 60 milionów. Tu nic. 600 kilo. 3,8 kilo. 3,8 kilo. Miernik mi pokazał. To teraz weźmiemy sobie na tym mierniku RLC. Miernik pokazał mi multimeter. 3,8 kilo ohma. Ile tu pokażę? Trzy tysiące 3,9 kilo. Aha, dobra, rozumiem. 3920 ohmów to jest 3,89 kilo ohma. No tak, bo 1000 to już jest kilo, nie? Milion to jest mega. Dziewięćdziesiąt dziewięć i pół oma. 99,5 oma. Teraz sobie zmierzymy następnego. Już dużo nie zostało tych rezystorów. Ten ma ile? 4787. Czyli to będzie 4,7 miliona ohma? 4,7 miliona ohma? No, sprawdzę sobie go z ciekawości na zakresie 60 milionów. 60 mega ohmów. Ten ma 2 miliony. 1,94, 93, 92, 91 i tak spada. Dziwnie. Dobra, lecimy następny. Rezystor. Oczywiście. Z tych dużych testuję cały czas. 4,77. Czy ten miernik RLC jest, kurde, lepszy niż taki chyba miernik multimeter? On przynajmniej pokazuje stałą wartość. Dziewięćdziesiąt 98. No kurde, dlaczego nie 470? I ostatni rezystor z tych dużych. Nie, chyba nie będzie.
Coś czuję. No, tu też jest chyba w milion, w mega omach już się go powinno mierzyć. Dobra, jeszcze sobie sprawdzę te dwa, co sobie tak odłożyłem. Pamiętajcie, ja potrzebuję rezystor 1-watowy, 470 ohmów do tej stacji, żeby ona działała. To jest 0,52 ohma. Nie, to jest za mały. Ten idzie na bok. Czyli co? Wychodzi, że te takie różowe jakby, one są zbliżone bardzo do tej wartości 470. Nie, 0,34 ohma. Jest za mały zdecydowanie. No, to jest za mały naprawdę. Także nie znalazłem rezystora odpowiadającego do tej mojej stacji Hot Air, ale teraz sobie sprawdzimy diody, te, które są takie duże. Zobaczymy, co pokaże ten miernik RLC. Zobaczymy, czy on ją udźwignie. To jest duża dioda. Nie wiem, jakie tu ona potrzebuje zasilania, ale zaraz może się przekonamy. Dioda 807 mV. Jeszcze raz zobaczę sobie, czy on ją testuje. No, coś tam błysło. 807 mV. Taka żółta. Zobaczymy sobie zieloną. Trochę większą diodę. Na tej powinno chyba lepiej widać, jak będzie ją testował. Poszło coś. 711 mV. Bardzo takie, kurcze, delikatne te diody tutaj z tego, co widzę. A teraz sobie przetestujemy zieloną taką malutką diodę. Podejrzewam, że ta będzie miała coś koło 2 V. 1,94 V. No widzicie, super. Nawet mogę sobie diody sprawdzać. Zarąbista sprawa. Dobra, okej, to jest to. A bym sprawdził sobie ten potencjometr, jak on mi pokaże. Teraz sprawdzam taki potencjometr na pierwszej i ostatniej nóżce. 845 ohmów. 845 ohmów. Ej, spróbuję go przekręcić. Tylko kurczę, potrzebowałbym. No może nawet tu mi się uda. Nie, go się chyba tutaj kręci. Nie mam akurat teraz ten. No dobra, pokazał, że jest to jakaś tam wartość. A tu jest 1 kilo. No, pokazał coś 890. Sprawdzimy sobie jeszcze tego. Takiego. Rezystor 117 ohmów. Fajnie, fajnie. Dobra, teraz co? Sprawdzimy sobie jakiś kondensator. Tutaj mam jakiegoś Philipsa 105 stopni. Pisze 16 V, 1000 piko, czy tam? Chyba pikofaradów. 1000 pikofaradów. I zobaczymy sobie, jak nam pokaże ten mierniczek. Kondensator 908. No, spoko. Jakaś tam tolerancja jest. Bez problemu. Sprawdzimy sobie taki kondensator. Ceramiczny czy porcelanowy. One są dosyć. I tutaj mamy na nim oznaczenie 394JD. 394JD. 392 ESR równa się 0,00 ohma.
Jeszcze takiego ASR nie widziałem. Niskiego. Czyli co, że jest bardzo dobry? Kurczę. Dobra. Sprawdźmy sobie te takie metalowe. Wezmę jednego. Dla ciekawości. Zarąbisty jest ten, kurde, RLC mierniczek, naprawdę. I ile on mi pokaże na tym kondensatorze? 10,22. A one mają ile? 10. No pięknie, idealnie. Jest VLOS SR 0,62. 0,62 ohma. SR mają takie niskie. Ok, jeszcze wiecie co? Sprawdzę sobie te malutkie takie rezystorki. Z ciekawości, co on tu pokaże. 502 kiloohmy. Wow, czad. Super, ok. Dobra, i jeszcze coś takiego. Co chciałbym sprawdzić? Co on mi pokaże z tych tutaj takich ceramicznych? Co to będzie? To są chyba kondensatory. Takie. Ale zobaczymy, co on nam pokaże. O to mi chodzi. Rezystor. Słuchajcie, rezystor to są rezystorki. 1024 ohma, czyli 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo rezystor. Wow. Ok, to już wiem, że to są rezystory. A jeszcze tu są takie inne troszeczkę. Też je sprawdzę. Zaraz będę kończył to nagrywanie, bo w sumie już długo to trwa. Tutaj nam, co pokaże nam mierniczek? Też rezystor, 19,21 kg. A na nim pisze dokładnie z drugiej strony, już wam to przeczytam, 22 kg, 22 kg pisze. Czyli wartość bardzo zbliżona. Dobra, to chyba będę na tyle. Będę na tym kończył filmik. Jak widzicie, za 5 zł termistory, rezystory małej mocy, kilkanaście dużej mocy, jakieś diody, rezystory też tutaj jakiś ten, w takich innych tych. O, tu mam jeszcze jakieś wejście, gniazdo na coś. Tutaj też mam jakieś takie, chyba to są rezystory, bo mają trzy nóżki. Jeszcze chciałem sprawdzić diodę Zenera z ciekawości. Czy pokażę, że jest sprawna, czy zepsuta. Ale podejrzewam, że sprawna, bo one nawet nie są nic co ruszane. Dioda 648 mV. No i super. A na tej diodzie Zenera, żeby się doczytać, na jakie ona jest napięcie, to trzeba to już patrzeć, cholera, chyba pod mikroskopem, bo tak nie widzę za bardzo okiem gołym. Są naprawdę malutkie, ale coś jest 41. No. Bardzo słabo widać na takich diodach Zenera te oznaczenia, ile one są voltowe. Aha, jeszcze chciałem wam pokazać coś takiego, ciekawostkę taką. Co to jest w tym pasku takim, takie beczułki? Ja wezmę, wyciągnę jedną. Chcę zobaczyć, co to jest. No wychodź. Podejrzewam, że to będą jakieś, kurde, rezystory? Czekajcie. Piszę na nich SMZ15. SMZ15. To jest jakby tak, kurde, nie wiem, albo dioda. Ale to wygląda na diodę, bo jest paseczek. Katoda. Anoda. Katoda, czyli plus. A anoda, czyli minus. Dobra.
Kończę filmik. Aha, jeszcze. Kończę. Nie mogę skończyć. Zrobiłem taką wtyczkę. Już ją złożyłem, bo ona była w tym woreczku. Nie wiem, do czego to jest. Może ktoś będzie wiedział? Ale tam chyba powinna być jeszcze jakaś płytka, mi się zdaje, w środku. Albo jakieś kabelki podłączone do tego i gdzieś tam do jakiegoś interfejsu. Dobra, super, kurde. Jest tego trochę, na pewno się przyda, jak będzie coś tam trzeba wymienić, coś się zepsuje, ale podejrzewam, że tego nie wykorzystam do swojego życia. I tak się zastanawiam, jak ktoś by coś potrzebował, to piszcie w komentarzu to. Ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Mówię, termistory. Chciałbym wiedzieć, jak mógłbym takie coś wykorzystać, takie termistorki. I do czego one by się tam nadawały. Potencjometr to wiadomo. Można sobie coś tam regulować nimi. No i tyle. Kończę, dobra. 45 minut nagrywania o zakupach z Axla za 5 zł. Trzymajcie się, pozdrawiam.